Dzień dobry Państwu, Rafał Palacz, Tygodnik Wałbrzyski. Radosław Mechliński, szef Solidarności w Wałbrzychu, jest dzisiaj gościem telewizji Wałbrzych. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Jest takie powiedzenie, jak trwoga to do Boga. Czy jak trwoga u pracowników to do związków zawodowych? No to jest zupełnie naturalne, bo po to są związki zawodowe, aby bronić pracowników. Chociaż dzisiaj tak naprawdę my nie występujemy tylko i wyłącznie w interesie pracowników. Raczej występujemy w interesie wszystkich mieszkańców, jeżeli chodzi przynajmniej o konflikt. Bo właśnie, najgłośniejszy i najbardziej gorący chyba w tej chwili w Wałbrzychu to są dwa takie konflikty. Jeden to właśnie wodociągi, gdzie jest spór o to, ile osób straci pracę, jak ma wyglądać kształt funkcjonowania przedsiębiorstwa zajmującego się dostarczaniem wody w Wałbrzychu. I drugi punkt zapalny to supermarket Real, gdzie również trwają mediacje, tam również są spory. Zaczniemy może od wodociągów. Tak jest. Tak naprawdę to my dzisiaj spieramy się o kształt, nie o zwolnienia, chociaż one już nastąpiły i nie przyniosły spodziewanych efektów w postaci oszczędności, co jest zupełnie zrozumiałe, tylko no, próbujemy prezydentowi miasta, wszystkim burmistrzom z gmin ościennych próbować zasugerować zmianę sposobu myślenia o wałbrzyskich, patrząc na to jakoś kompleksowo o wałbrzyskich wodociągach. Spieramy się na ten temat, czy spółka ma być spółką operatorską, czego byśmy nie chcieli. Czy powinna to być raczej spółka akcyjna? Chyba docelowy i najlepszy model spółki kapitałowej, jaki można sobie wyobrazić. Inne miasta na to się zdecydowały. Najbliższym przykładem jest chociażby Wrocław. W Wałbrzychu władze miasta, władze Związku Wodociągów i Kanalizacji mówią, że wałbrzyskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji ma być właśnie spółką operatorską, czyli taką, do której trafiają pieniądze tylko i wyłącznie za wykonane zadania, płacone przez WZ2. To pan redaktor ma chyba lepszą wiedzę niż my. My jesteśmy dzisiaj po pierwszym takim sygnalnym spotkaniu ze zgromadzeniem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Zmiana modelu ma generalnie polegać na tym, że pieniądze z opłat za wodę i ścieki nie będzie trafiała do spółki, tak jak było do tej pory, tylko będzie trafiała do związku. Tak. To jest coś, co nam przywodzi na myśl przykład MPK. Kiedy to MPK zbierało pieniądze za bilety i prowadziło działalność, resztę, jeżeli taka wystąpiła potrzeba, regulowała gmina, funkcjonowała. W momencie, kiedy bilety zabrała gmina i podpisała z MPK spółkę na wykonywanie zadań, no wtedy zaczęła się gehenna MPK, która dzisiaj tak naprawdę zakończyła się upadłością przedsiębiorstwa. Tego chcielibyśmy uniknąć. Właśnie, czy upadłości boją się pracownicy wodociągu? Oczywiście, że tak. No, spółka operatorska to jest takie miano, co do którego chyba nie wszyscy jeszcze dzisiaj decydenci wiedzą, jakby to miało wyglądać, bo czy operator to jest spółka, która będzie prowadziła inwestycje? Naszym zdaniem nie. Czy operator to jest spółka, która ma zabezpieczony byt na przyszłość? No raczej nie, bo jeżeli znajdzie się operator tańszy, się okaże, że on wejdzie wtedy na rynek, a co wtedy z wałbrzyskim przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji? Dlatego też my postulujemy dyskusję na temat kształtu i przekształcenia spółki w spółkę akcyjną. Wtedy każda gmina zgodnie z wkładem wniesionym w postaci aportu na przykład będzie miała tyle do powiedzenia w tym przedsiębiorstwie, ile wniesie do niego. A co najważniejsze, spółka akcyjna będzie miała dużo większe możliwości finansowe realizowania i zabezpieczenia tych zadań, które są niezbędne dzisiaj do wykonania, no głównie inwestycji. Pamiętajmy o tym. Nasz protest nie przyniósł podwyżki cen wody, która nastąpiła, chociaż tak w niektórych mediach jest to przekazywane. Podwyżka cen wody jest nierozerwalnie połączona z inwestycjami, które zostały poczynione. I szkoda, że o tym nie mówi się wprost mieszkańcom naszej gminy. Dokładnie tak. Związkowcy mówią też, kiedy się rozmawiało podczas tych chociażby głośnych protestów przed ratuszem w Wałbrzychu, że WZWiK i WPWiK przez długie lata były traktowane przez kolejne władze samorządowe jako dojna krowa, jako miejsce przechowania dobrych kolegów, jako miejsce, gdzie dostawało się ciepłe posadki, ciepłe pieniądze, a tak naprawdę teraz za to wszystko płacą ci szeregowi pracownicy, którzy wcale takich kokosów nie zarabiają. No dzisiaj mówiąc o tym, że trzeba zaoszczędzić, mówi się o tym, że trzeba zwolnić. Zadaję otwarte pytanie, ile osób jeszcze można zwolnić z wałbrzyskich wodociągów, z przedsiębiorstwa, żeby móc na niezmienionym poziomie jakościowym przede wszystkim prowadzić taką działalność. No pamiętajmy o tym, że możemy zwolnić wszystkich pracowników, tylko czy to są oszczędności, które mają wyciągnąć WPWiK na prostą? Wydaje się, że nie. Takie same argumenty były używane przez
poprzedniego chociażby prezydenta w odniesieniu do MPK. No dzisiaj się zakończyło, jak się zakończyło. Nie chcemy podnosić tych kosztów, których nie wygenerowaliśmy. Jakie pana zdaniem, oprócz tej spółki akcyjnej, na którą mogą się nie zgodzić chociażby ościenne gminy, mogłoby być rozwiązanie, które pozwoliłoby spokojnie pracować tym ludziom, którzy często robią bardzo ciężką, dobrą pracę, nawet takie, o której nie wiemy, bo jej nie widzimy. Czasami to dobrze, że nie widzimy tej pracy, bo naprawdę naszym pracownikom z przedsiębiorstwa kanalizacji nie ma czego zazdrościć, łącznie z wynagrodzeniami, które naprawdę nie są takie, jak wszystkim się wydaje, że to 3,5 tysiąca złotych. Nie, tak nie jest, to jest dużo mniej. Nie wiem, jakie może być docelowe rozwiązanie. Ja zachęcam wszystkich włodarzy do dyskusji na ten temat. Może trzeba o tym publicznie porozmawiać. Jesteśmy gotowi do każdej debaty, nawet publicznej, na ten temat, bo tak naprawdę zależy nam na tym, żeby to mieszkańcy na tym skorzystali, żeby cena wody, jeżeli musi być wysoka, to żeby była wysoka, ale żeby mieszkańcy wiedzieli, że tak jest dlatego, że zostały zaciągnięte zobowiązania, wykonane inwestycje, a nie dlatego, że związki zawodowe, to co nam się powtarza, walczą o podwyżki, bo tak też nie jest. My mówimy o tym, że jesteśmy gotowi podnieść pewne, nazwijmy to, koszty w postaci zwolnień, czy też zmniejszenia wynagrodzeń, ale musi być jakiś cel na końcu, którego dzisiaj nie ma, bo jeżeli dzisiaj się mówi o tym, że tylko i wyłącznie poprzez zwolnienia można osiągnąć oszczędności, to mówimy nie i podajemy na to twarde przykłady. Chociażby oczyszczalnie ścieków, gdzie inwestycje zostały poczynione nie w taki sposób, jak powinny, czy też inne elementy. Porozmawiajmy o tym dla dobra wspólnego, a nie tylko starając się okopać na własnych pozycjach. To jest tak naprawdę gra z jednej strony o przyszłość i codzienny byt ponad 400 pracowników wodociągów. To z pewnością też. I to jest też gra o to, ile my pozostali w Ołbrzyszanie będziemy płacić za wodę i ścieki. No, ścieki od uchwałą piątkową już są droższe, o blisko złotówkę za metr sześcienny. Tak, słyszałem o tym. No, taki jest wynik poczynionych inwestycji. Szkoda, że nie wszyscy o tym mówią, że te inwestycje są niezbędne. Z tego względu, że jeżeli nie zostaną poczynione, to gminy będą płaciły chyba od 2018 roku kary za to, że... I to horrendalne. Tak, więc lepiej te pieniądze przeznaczyć na inwestycje i faktycznie podnieść jakość, niż wyrzucać pieniądze na kary. Ale jeszcze raz mówię, to są koszty, które nie są tak naprawdę związane z funkcjonowaniem spółki, a dzisiaj nam chce się powiedzieć, że zreformujemy spółkę, to sytuacja w wodociągowej sferze w Obrzychu się wyprostuje. To nie jest takie jednoznaczne i takie proste. Spółka akcyjna faktycznie mogłaby przynieść korzyści, bo to nie majątek, którym by zarządzała i możliwości kredytowania finansowe są zupełnie inne niż dzisiaj. Kiedy kolejne spotkanie? Poprosiliśmy dzisiaj o dokumenty, między innymi o to, jakie są koszty utrzymania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Część już tych dokumentów mamy, plan restrukturyzacji też już mam, otrzymaliśmy. Wyznaczyliśmy sobie spotkanie na czwartek, do środy mamy otrzymać resztę dokumentów. Chociaż powiem szczerze, no ja wierzę głęboko, że uda nam się osiągnąć porozumienie dla dobra wspólnego. Czym to się zakończy, zobaczymy. A jeśli nie, to będą kolejne protesty? Trudno mi jest odpowiedzieć, bo wszyscy mi mówią, sprowadził pan 400 osób do ratusza. To nie ja. Ci ludzie przyszli, bo są zaniepokojeni bytem i swoją przyszłością. Chcieli zamanifestować w taki sposób swoje zaniepokojenie i mamy do tego święte prawo. I my jako związki zawodowe i ci ludzie, którzy byli z nami, nie ukrywam też ludzie, którzy nie są zrzeszeni, którzy troszczą się o byt swój i swoich rodzin. Mieli do tego prawo, zrobili to, co będzie dalej, zobaczymy. Równie trudna sytuacja jest w pozostałych spółkach miejskich. Kierowcy w MPK mają tak naprawdę umowę tylko do końca października. O zwolnieniach mówi się zarówno w OSIR-ze, jak i w MZB. Czy pracownicy z tamtych spółek też przychodzą do Solidarności, też proszą, zróbmy coś, zajmijcie się nami, pomóżcie nam? Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi szefami związków na tych zakładach pracy. No, sytuacja MPK już raczej pozamiatane. No, sytuacja jest jednoznaczna. Firma jest w upadłości, niestety nieukładowej, likwidacyjnej. Będziemy starali się szukać jakiegoś rozwiązania na przyszłość. Ja nie ukrywam, że podpowiadamy panu prezydentowi powołanie zakładu budżetowego, no bo to jest jedna z form, wydaje nam się najlepsza, która umożliwia po pierwsze zapewnienie to, do czego gmina jest zobligowana ustawą, czyli do zapewnienia komunikacji miejskiej własnymi siłami, a po drugie daje pełną kontrolę nad rynkiem przewozów w mieście, co jest ze wszechmiar uzasadnione. Natomiast inne spółki, zwolnienia w OSIR-ze, no ja rozumiem oszczędności, ale to wszystko musi mieć
na końcu jakiś cel, a póki co, no chyba nie w każdej sytuacji taki cel widać. Państwa partnerem w rozmowach są władze miasta, jest prezydent Szeomej. Jak tu się układa współpraca? Czy da się dogadywać, czy to są dwie zupełnie różne postawy, których się nie da pogodzić? Związkowców i władz miasta. My głęboko wierzymy i z taką też intencją poszliśmy pod Wałbrzyski Ratusz w czwartek, że pan prezydent Szeomej może tą sytuację w Wałbrzychu uzdrowić. I głęboko w to wierzymy. I póki co zapewnienia pana prezydenta są jednoznaczne, że będzie starał się tą sytuację, nazwijmy to, wyprostować. Natomiast jak to będzie się kształtowało w najbliższych dniach, trudno mi jest powiedzieć, bo w sprawie wodociągów nie mam co ukrywać. Głos Wałbrzycha jest znaczący, ale nie jedyny. Tu są jeszcze inne gminy z innymi burmistrzami, również będziemy rozmawiać. Natomiast spółki komunalne, reszta spółek, zobaczymy. Póki co dialog się toczy, ja jestem akurat z tego zadowolony. Myślę, że pan prezydent również. Czyli bądźmy dobrej myśli. A jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o pracowników wałbrzyskich marketów? To są również sklepy, które często znajdują się na celowniku związków zawodowych. Wiemy o tym, że w Realu trwa spór zbiorowy. Chodzi o Real w Wałbrzychu i w Zgorzelcu, bo to pracownicy... Tak, to są dwa sklepy, które nie otrzymały podwyżki. Już mówimy czysto o sprawach związka, podwyżki wynagrodzeń. Ja powiem tylko tyle, że w Wałbrzychu my postulujemy podwyżkę rzędu 100 zł miesięcznie. Nie jest to jakaś kwota zabójcza dla tak dużej firmy jak Real, zwłaszcza, że wchodzi w skład Metro Group. Mam nadzieję, że to zakończy się pozytywnie. Rozmowy już pierwsze miały miejsce. Toczą się referenda strajkowe. Zgorzelcu już się odbyło u nas niebawem. Jest wyznaczona druga tura rozmów. A co najważniejsze, wszystkie Reale w grupie Metro zaczynają mówić również podobnym głosem jak my. Wydaje się, że sprawa zmierza... Sprawa jest tak głośna, że nawet minister pracy przysłał mediatora do Wałbrzycha. No tak, jeżeli nie chciały strony, myśmy zaproponowali mediatora, strona Reala się na to nie zgodziła, to pozostało wyznaczenie tego mediatora przez panią minister. Trzymam kciuki, żeby udało się sprawę załatwić nie na ulicy, ale póki co w rozmowach. Jeżeli się nie uda, zobaczymy co dalej. Panie Radosławie, a jak to jest w dzisiejszych czasach w tych prywatnych firmach, bardzo często należących do międzynarodowych koncernów? Czy dalej spotykacie się z takimi wydarzeniami, że na przykład za próbę utworzenia związku zawodowego pracowników spotykają jakieś szykany, czy nawet zwolnienia z pracy? Oczywiście, że podejście różnego rodzaju pracodawców jest niejednakowe. Są tacy pracodawcy jak Toyota, którzy widzą, jak na przykład Toyota, którzy widzą w pracownikach partnerów, którzy chcą pomóc w funkcjonowaniu firmy, ale są i tacy pracodawcy, którzy widzą przeciwników, ale to jest zazwyczaj w takich firmach, które nastawione są na szybki zysk i ewentualnie odejście z polskiego rynku, a nie na długofalowe działanie, tak jak w przypadku Toyoty. No tu przykładem może być Takata, która zwinęła się, mówiąc w cudzysłowie, z Wałbrzycha i przeniosła do Rumunii tylko i wyłącznie dlatego, że koszty pracy w Rumunii są o 30% niższe. To jest pewna tendencja, której my się obawiamy i zaczynamy o tym mówić głośno, że to jest tendencja światowa, która ma swoje odbicie i w samorządach. Zlecanie pewnych zadań na zewnątrz po to, żeby było taniej, jak i w gospodarce, wyprowadzanie produkcji, na przykład ze Stanów Zjednoczonych do Chin, po to, żeby było taniej. Oczywiście to jest droga, która prowadzi donikąd. Pozbywamy się miejsc pracy w Europie, a za chwilę myślimy, co zrobić, żeby wpompować odpowiednie pieniądze we francuskie czy niemieckie banki. No jeżeli nie ma wpływu z podatków, zobowiązania państwo zaciągnęło względem swoich obywateli, to sytuacja tak się kończy. Dopóki nie postawimy jasnych i wyraźnych kryteriów i nie będziemy starali się zatrzymać produkcji w naszych krajach, to kryzys niestety będzie się pogłębiał i tego nikt nie będzie w stanie zatrzymać. Kończąc naszą rozmowę, czy są jeszcze takie punkty na mapie Wałbrzycha, które widzi pan, że mogą być zapalnymi w przyszłości? Ja myślę, że najważniejsza jest sprawa spółek komunalnych, bo to jest taki nerw, który oddziaływuje po pierwsze na społeczeństwo, bo to są zakłady użyteczności publicznej, o czym czasami właściciele, prezydenci, burmistrzowie zapominają. Trudno powiedzieć, czy będą jeszcze inne punkty zapalne. Na pewno będziemy wszędzie tam, gdzie będzie taka potrzeba. Taką deklarację składam i ci, którzy zwracają się do Solidarności o pomoc, nigdy nie odejdą z kwitkiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radosław Mechliński, szef Solidarności w Wałbrzychu, był dzisiaj gościem telewizji Wałbrzych. Dziękuję za wizytę w studio.
Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.